tym brzegu szklanym żegluje sobie, czy płynie statek lub okręt mały drewniany. Albo fregata z rozpiętym żaglem, takim maleńkim jak ona sama. Z tej butelki wypływa nagle do moich dłoń, gdzie portu brawa. I potem rośnie statek wielki. Czy stara kto? Thank you.
szepnął on papuzi mojego łobu. Grochu im dałem, a one jeść nie chcą. Thank you.
sięgam, była w śmieciach z dobrego domu. Dostałem. Zaraz. To jest mój brat. Nie no, ćmała, to idzie o szmalę, rozumiesz? Nie, jeszcze nie chodzę do szkoły. Mam cię w ręku, ale mam serce mięciutkie. Więc postanawiam, że od tej pory grasz dla mnie. Chwileczkę, moment. Zdobywanie szczęście. Milczeć. A jak będę w dobrym humorze, to jakiś grosz palić. Bo tak już jest, że jedni grają, a drudzy mają. Wieczorem do dyskoteki. Niestety. Pójdę za Lewisem. Ale ja nie mam pieniędzy na bilety. Możemy sobie tutaj posiedzieć. Co? Nie poruszam sobie nową sukienkę, żeby w niej siedzieć na śmietniku. No właśnie. Chodź, ja mam nawet na Coca-Colę. Odebrała serce i poszła z innym. To jest bardzo nieeleganckie. Takie jest życie. No to lepiej złapać się za prawie. Za pieniądze można kupić wszystko. Ale nie szczęście. Miałem gołębie, a teraz to. Papugi jakieś. To kara. Kara? Dla mnie? Za co? Gołąbeczki moje. Rebus. Dla
Patrzcie, rajski ptak. Co? Co wy takiego widzicie? Pardon? Ale nie wiem. To reklama chyba. Kolorowa i elegancka. Świeci. Słuchajcie, to wyszło z tropi do Rezusa. Wyszło? To przecież piszcie ją codziennie. Panie ptasznik, a tak naprawdę, to co to jest za ptak? No nie wiem, chyba... Ile trompetka cis? Co? Co on powiedział? Cis. Wysokie cis. Tak, to jest tak cis. Wygląda na jadalnego. Bardzo apetyczny. Coś jadalnego, więc to nie reklama. Co mi się tu zmawia? Ja mówiłam, że to reklama? To ptak. Żywy ptak. Żywy. Jak nasze marzenie. Każdy, kto umie marzyć i chce, musi uwierzyć, że jest czarodziejska kraina taka, gdzie przedziwnego spotkasz ptaka, kto ma cis. A co on jada? A gdzie śpi? Co za pytania? Biedne dzieci, czy wy już marzyć nie umiecie? Ptak ten ma skrzydła w kolorze tęczy. Śpi w gniazdku złotym. To go nie węczy? Nie przerywajcie, dzieci kochane! Gniazdo ma w głębi trąbki blaszane. I każdy chyba, zwłaszcza biedny, którego męczy dzień poprzedni, chciałby odmienić bieg wydarzeń i uwierzyć, że jest gdzieś czarodziejska kraina taka, gdzie przedziwnego spotkasz ptaka. To na cis, to na cis, to na cis. Słyszycie? Jak wesoło śpiewa trąbka do Remusa, to rajski ptak krąży. Gdzie krąży? No nad podwórkiem. Czy jest cały złoty? Tak, cały złoty. A ja myślałam, że czerwony. Czerwony też. Może niebieski? Tak, niebieski, niebieściutki. Już ja się znam na kolorach. Jest czerwony, niebieski. A najbardziej złoty. Czy jest bardzo piękny? Bardzo. No, coś cudownego. Co to? Jakie to dziwne? Czy to obietnica ptaka cis? Nie, to są tamtamy. Ja się na tym znam, to są takie węgły muszyńskie.
Cicho! Milczeć! Oddajcie ptaka Cis! Cis, uciekaj! Gdzie jest ten ptak? Kto oczami patrzy, tak go nie zobaczy. Smarkata! Gdzie jest ten niebieski ptaszek? Złoty chyba. A niech będzie złoty. Marzeń wam się zachciało. Niech nawet złapią tego, co wymyślił Affleck. Słuchaj, stary, czy to czasem nie ty? Czy co? Nie ja. To jasne, że to ty. Ale ci wybaczę, jeśli przyniesiesz. Jeśli co przyniosę? Butelki z wodą? Trąbkę. Trąbkę? Do Remusa. To nie, nie mogę, nie mogę. To nie jest moja trąbka. Ale moja. Jeśli nie gra dla mnie, to przeciwko mnie. Przynajmniej teraz, Anko. Stać. Jestem szeryfem tego okręgu. Brawo, zawsze pomagam prawo, jak jest po mojej stronie. A ty, szefie, po której stronie jesteś? Po tej lepszej. A między nami mówiąc... Zrozumiałe. W szerefie to trzeba zrobić to i owo. Rancho zaśmiecone, zaszczurzone i pełno złodziejaśnie. A ja szukam swojej złotej trąbki. Złotej trąbki? Szefie! Doremus, gdzie jest ta Cis? Nie wiem. W niedzielę urodzony. Czy ja wiem? Ja się tylko poradam. Kowalska. Ja piorę, gotuję i nic nie wiem. Elegantka. Tak? Ja mam inne sprawy na głowie. Ptasznik, gdzie jest ta Cis? Nie, obchodzą tylko mojego łąki. Przecież to są papugi. A no właśnie, do wina tego szmaciarza. Blacha? On też szalony? A to co? Ja? Ja jestem Zorza. Czy ty jesteś przyjacielem mojego brata? Twój brat przyjaźni się z władzą? Z władzą, Doremus? Przecież my jesteśmy biedni. A czemu pytasz? Tak sobie. Tak sobie, tak sobie. Ja nie mam czasu. Chodzę z ptakiem Cis. A po co? Zarabiam na dojadanie. Prawda, jak jest piękny? Gdzie go widzisz? Ja nie widzę. Widać. To ty też jesteś niedojadły? Ja? Ja jestem zajadły. Ja bym tak wszystkich... Gdzie jest twój brat złodziejaszek? Kłamiesz, mój brat niczego nie kradnie. A złota trąbka to co? Mają oddać. Niemądry jesteś, złota trąbka to sam. Sam. To jego też zabieram. Do Remusa? Ty zabierz lepiej. Nie. No tak, ale nie było takiego polecenia. A siostrę masz? Nie mam. Nie mam. Nie płacz. Ja ci będę grała, gotowała, śpiewała i sprzątała, zgoda? Myślisz, że mnie polubisz? Jak będzie polecenie. A zresztą to ja już sobie trochę sama poleciłam. No fakt, wolę ciebie. Nie, to niemożliwe. Czytaj sam. Porwałem Zorzę, stop. Oddaj złotą, stop, trąbkę, albo... Albo co? I co dalej? Trzy kroki. Trzy kroki? Jakie trzy kroki? Trzy kroki. Idę. Doremi, chcesz oddać złotą trąbkę? Ona jest nasza! Nie rób tego, Doremus! Tak, Cis. Znika. Thank you.
Trzeba przygotować podwórko na przyjście zorzy. Oczywiście. No troszeczkę pomogły mi kocury i szczury. Szczury? Kocury? Patrzcie, są kocury! Doremus! Będę miał trąbkę! Co? Dasz nikt znalazł zgadę.